Kiedy jest się sławną mamą 6 dzieci, nie jest łatwo przekazać im swoją ogromną fortunę. Ale najwyraźniej Angelina Jolie nie miała z tym żadnych problemów, ponieważ rzekomo postanowiła zostawić swoje $116 milionów najstarszemu synowi, Maddoxowi. Tak jak my, pewnie zastanawiacie się, dlaczego Angelina zdecydowała się wyróżnić Maddoxa spośród wszystkich swoich 6 dzieci. Czy to z powodu tego, co wydarzyło się kiedyś w samolocie? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego Angelina faworyzuje Maddoxa po jego wielkiej kłótni z Bradem Pittem. Pewnie wszyscy zgadzamy się, że Angelina Jolie nie wygląda na zdrową i wydaje się, że jej stan zdrowia pogarsza się z każdym dniem. Niektóre źródła twierdzą, że jest to wynik ciągłego stresu spowodowanego rozwodem z Bradem Pittem i opieką nad dziećmi. Jesteśmy bardzo zmartwieni, ponieważ mówi się, że Angelina waży nie więcej niż 35 kg. Ponoć przestała jeść i choruje na anoreksję, a funkcjonowanie jej narządów zaczyna zawodzić. Najwyraźniej dało to podstawę do plotek, że hollywoodzka aktorka umiera. I tak powstaje temat, który zawsze towarzyszy tego typu sprawom. Pytanie o dziedzica. National Acquire, a następnie Radar Online twierdzą, że Angelina postanowiła zostawić cały majątek swojemu ulubionemu synowi Maddoxowi. A dlaczego jemu? Co czyni go tak wyjątkowym? Maddox Jolie-Pitt urodził się w Kambodży 5 sierpnia 2001 roku, co oznacza, że już tego lata będzie pełnoletni. Zgadza się, że jest zdecydowanie wyjątkowym chłopcem dla swojej matki, ponieważ był pierwszym adoptowanym przez nią dzieckiem. Nie zapominajmy, że początkowo jego przybranym ojcem miał być Billy Bob Thornton, który jednak rozstał się z aktorką. Na szczęście wkrótce po adopcji Maddox zyskał ojca. Angelina i Pitt, będąc w związku przez około 11 lat, postanowili wziąć ślub w 2014 roku. I zgadnijcie, kto miał przywilej poprowadzenia jej do ołtarza? Oczywiście Maddox. Jeśli nadal nie wierzycie, jak wyjątkowe jest to dziecko, to fakt, że zaczął pracować z rodzicami na planie, powinien was do tego przekonać. Najstarszy syn Angeliny rozpoczął swoją karierę od roli w World War Z z Pittem, mimo że zagrał tylko zombie. Potem najwyraźniej odkrył, jak wszystko działa poza kamerą, bo wziął udział w procesie produkcji filmu Matki, najpierw Zabili mojego ojca. Co więcej, w trakcie zdjęć z 2015 roku pełnił rolę asystenta produkcji, uczęszczając na wszystkie spotkania i dbając o istotne szczegóły planu. Kolejną interesującą, ale dość dziwną rzeczą, którą wspólnie dzielą Angelina i Maddox, jest ich miłość do zabawy nożami. Matka kupiła jej sztylet, gdy aktorka miała 11 lat. Wygląda na to, że jej syn również przejął to hobby. Jolie wybrała się z nim na zakupy w poszukiwaniu noży, gdy dzieciak miał tylko 7 lat. Muszą już mieć imponującą kolekcję. Tej jesieni Maddox rozpocznie nowy rozdział swojego życia jako student. Angelina musi być bardzo zdenerwowana, ponieważ na pewno chce, aby jej syn był jak najlepszy. Wszyscy zgadzamy się, że szkoła, do której będzie uczęszczał, na pewno jest prestiżowa, ale Jolie odmówiła udzielenia jej nazwy, pomimo faktu, że odwiedzała z synem niektóre uniwersytety w Seoul i Nowym Jorku. Angelina przyznała tylko, że jest bardzo z niego dumna i że nie może się doczekać jego przyszłych osiągnięć. Miłość matki i syna jest bardzo wzajemna, ponieważ Maddox często mówi o tym, jak bardzo szanuje Angelinę i jej pracę. Chłopak jest tak opiekuńczy, że rzekomo wziął jej stronę w procesie rozwodowym. Przypomnijmy sobie walkę między gwiazdami pana i pani Smith, o której mówi się, że była powodem ich rozwodu i która zdaje się wykazała, że brat ponoć nieodpowiednio opiekował się dziećmi. Lot w 2016 roku z Francji do LA nie mógł okazać się gorszy dla rodziny Jolie Pitt. Wiele oskarżeń dotyczyło Pitta, ponieważ niektóre źródła twierdziły, że był bardzo pijany. Prawdę mówiąc, to wtedy pojawiły się pogłoski o uzależnieniu Brada od alkoholu. Nie wiadomo, od czego zaczęła się kłótnia między nim a Jolie, ale podobno było naprawdę ostro. Serce kochającego syna nie mogło tego znieść, więc Maddox stanął w obronie swojej matki. To, co wydarzyło się później, pozostaje tajemnicą, ale krążą plotki, że Jolie musiała stanąć między Bradem i Maddoxem, by powstrzymać jej byłego już męża przed walką z synem. Być może to w tamtym momencie Angie założyła, że Maddox będzie tym, któremu zamierza zostać całą swoją fortunę. Fakt, że Maddox jest tym, który zawsze jest przy niej na dobre i na złe, usprawiedliwia jej wybór. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu Angelina była już pewna, że Maddox jest ulubieńcem spośród jej dzieci, a to szybko podchwyciły media. Jolie może wyglądać trochę niezdrowo, ale przecież tak duży stres jest zawsze zły dla zdrowia, nieważne czy to dla gwiazdy kina, czy dla normalnego człowieka. Pokazuje to tylko, jak bardzo matka może martwić się o swoje dzieci. My wierzymy, że aktorka na pewno pamięta, że ma jeszcze 5 innych dzieci. W rzeczywistości Gossip Cop twierdzi, że matka gromadki spędza więcej czasu z innymi swoimi pociechami niż z Maddoxem. Oczywiście odziedziczenie $116 milionów wystarczyłoby na pokrycie jego czesnego, ale Angelina raczej nie zostawi innych dzieci bez grosza. I co sądzicie, ciekawcy? Myślicie, że Angelina Jolie zostawiłaby całą swoją fortunę najstarszemu synowi Maddoxowi? Czy wierzycie, że jest jej ulubionym dzieckiem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku.